Podróżować to żyć, powiedział Hans Christian Andersen. I jest to wielki banał, jeden z wielu dziesiątków banałów, które słyszymy na temat podróży. Tylko że ten banał jakoś opisuje moje życie, które jest zawodowo i osobiście związane z podróżami. A takie banały słyszymy od dziecka, tak? Że podróże kształcą, kto podróżuje, żyje dwa razy, życie jest jak książka, a kto nie podróżuje, czyta tylko pierwszą stronę, powiedział święty Augustyn. I to jest oczywiście prawda, tak? Podróże kształcą, każda podróż kształci. I nawet podróże pociągami po Polsce bardzo mnie kształcą. Polskie Koleje Państwowe nauczyły mnie cierpliwości, pokory, przygotowania na to, co nieoczekiwane. Za każdym razem, nawet w ostatnich dwóch tygodniach parę razy, za co jestem bardzo wdzięczny. Natomiast warto zastanowić się, co się kryje za takimi sloganami. Bo chyba tego typu spotkania jak to nie są po to, żeby powtarzać te utarte hasła, tylko szukać tego, co jest głębiej. Jeżeli rzeczywiście mamy te szerokie horyzonty. A czai się za nimi szereg pułapek, bo zakładamy, że te podróże nas wykształcą same z siebie, że my nie musimy w to wkładać wysiłku. Musimy. My patrzymy na podróże często przez te nasze europejskie, polskie soczewki. Często egzotyzujemy te dalekie kraje, wartościujemy kultury, czego absolutnie nie wolno robić. I w konsekwencji wracamy z podróży ubożsi. Ubożsi o doświadczenia, których nie poznaliśmy, ubożsi o nauki, których nie wyciągnęliśmy, bogatsi o te tysiące zdjęć na karcie pamięci, ale nikt ich potem nie ogląda, tak? Patrzymy, a nie słyszymy. Patrzymy, a nie widzimy. Słuchamy, a nie słyszymy. Jak tego unikać? Przede wszystkim warto być ciekawym. Motywem moich podróży od zawsze była ciekawość. Byłem ciekawy tego, co jest za rogiem, za winklem, na kolejnej ulicy, w ciemnej bramie. To się czasami źle kończyło. Podróżuję od dziecka, od kiedy pamiętam. To były podróże z rodzicami, najpierw po Polsce, potem autostopem po Europie. Później zacząłem wyjeżdżać daleko rowerem po Azji. Ostatnio byłem na Grenlandii. I cóż, teraz te podróże stały się moją pracą, moim stylem życia tak naprawdę. I moja rola też jest już zupełnie inna. Ale oczywiście przechodziłem, tak jak każdy, w podróżach ewolucję. I taką pierwszym punktem zwrotnym w moim rozumieniu świata było mieszkanie w Rosji, w Irkucku, gdzie nauczyłem się mówić po rosyjsku i myśleć po rosyjsku. Myślenie w innym języku to jest w ogóle coś niesamowitego. Niesamowity moment, kiedy przeskakuje jakaś zapadka w mózgu i nagle myślimy w innym języku, co pozwala nam przyjąć zupełnie inną perspektywę. Na przykład zrozumieć, czemu takie pomniki dalej stoją w Rosji i oni nie mają z tym żadnego problemu. Przyjąć perspektywę tej innej kultury, tych ludzi, których spotykamy. To jest bardzo trudne i jeżeli zdarzy się raz w życiu, to jest super. Ja miałem szczęście tego doświadczyć i bardzo sobie cenię te doświadczenia. Natomiast kolejnym takim przełomem była wycieczka do Afganistanu. Tam podróżowałem przez półtora miesiąca po najbardziej na północny wschód wysuniętym rejonie kraju, korytarz wahański. I to była podróż nie tylko w przestrzeni, ale przede wszystkim być może w czasie. Znowu, podróż do czasów średniowiecza, podróż w czasie, to też są banały, tak, które słyszymy. Tylko że akurat tutaj, w tym regionie, ma to jakieś rzeczywiście podstawy, bo tam tych śladów współczesnej cywilizacji jest bardzo mało i można tam się rzeczywiście poczuć jak w tych czasach Marco Polo. No ale to wynika z izolacji spowodowanej wojną i trudnym położeniem geograficznym i również wielką biedą, jaką ci ludzie niestety klepią. A ci ludzie przecież chcą czego innego dla swoich dzieci. Ja miałem taką refleksję, że Jezu, to jest spełnienie mokrych snów każdego podróżnika. To jest zobaczenie tej autentycznej, prawdziwej kultury. To, co każdy chce zobaczyć, zdjęcia można zrobić przepiękne. No, ci ludzie naprawdę nie pozują, tak oni chodzą na co dzień, tak wyglądają. Ale potem sobie pomyślałem, że oni przecież nie tego chcą. Oni najchętniej pozwoliliby Chińczykom zbudować drogę przez środek korytarza wahańskiego, która by momentalnie zniszczyła ten ekosystem i społeczny, i ekologiczny,
ale oni o tym nie wiedzą, tak? Bo nie mają dostępów do mediów jakichkolwiek, a na pewno chcą rozwoju. Ludzie pod każdą szerokością geograficzną chcą rozwoju i chcą się zmieniać. I no niestety chcą tych wytworów naszej kultury, chcą się globalizować, chociaż tak tego nie nazywają i tak tego nie definiują. A my chcielibyśmy ich oglądać jak te małpki w zoo i robić im zdjęcia, najlepiej żeby nam pozowali. To jest bardzo dwuznaczny temat i duży problem. W każdym razie warto się zastanowić, czy takie dążenie za tą autentycznością ma naprawdę sens i czy tak naprawdę jest możliwe. Czy są jeszcze w ogóle te autentyczne kultury? Trzecim takim punktem była zeszłoroczna wycieczka na Grenlandię, która z kolei pozwoliła mi na własnej skórze poczuć globalne ocieplenie dosłownie i otworzyć mi oczy na problemy, które są najbardziej widoczne lokalnie i bardzo daleko od nas, ale są odczuwalne tak naprawdę globalnie. Dzisiaj jestem organizatorem wyjazdów turystycznych, jestem pilotem wycieczek, prowadzę również wycieczki do dalekich krajów i czasami mam takie wspaniałe sytuacje, które uzmawiają mi sens tej pracy, którą wykonuję. Chociażby ostatnia wycieczka do Iranu w zeszłym roku. Byłem tam z grupą kilkunastu osób, podróżowaliśmy 2 tygodnie, czyli bardzo długo po całym Iranie. Poznaliśmy go bardzo dobrze i ja na tyle, ile mogłem, tłumaczyłem ludziom, na czym polega odmienność ta kulturowa Persów. I właściwie wskazywałem też rzeczy, które mamy wspólne. No i na koniec wyjazdu podszedł do mnie pan, powiedzmy pan Mietek, pan Janusz i powiedział tak, że właściwie wie pan co? Tak sobie jeżdżę po tym Iranie i tak sobie myślę, że właściwie to są tacy ludzie jak my. Ja byłem w szoku. Zamurowało mnie, bo to z takim podejściem ten człowiek tak naprawdę powinien tam pojechać. Ale wrócił z takim podejściem i to jest mój osobisty sukces i właśnie to jest to, do czego powinniśmy dążyć w podróżach, do zmiany naszego myślenia, do przełamywania stereotypów, bo tak jak w każdym filmie, w dobrej fabule, fabuła opiera się na zmianie w zachowaniu, w psychice głównego bohatera, tak, także takim to powinno być celem podróży. No i w takim myśleniu turystycznym czają się takie pułapki. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, myślimy, że spłynie na nas oświecenie i podróż sama nas wykształci. Tak nie będzie. My się musimy wykształcić przez tą podróż. Problem polega na tym, że podróżujemy często w czasie urlopu, tak? Kiedy mamy wakacje, 25 dni wolnego, często mniej. A kiedy mamy urlop, to chcemy odpocząć. A jak chcemy odpocząć, to nie chce nam się myśleć. No i to już jest pierwszy krok do prześlizgnięcia się po powierzchni tego kraju danego. Tutaj wielka rola jest właśnie biura podróży, z którym jedziemy, przewodnika, pilota, którego mamy. Warto zawsze sprawdzać, czy jeżeli kupujemy ofertę do dalekiego kraju, jest tam podany z imienia i nazwiska pilot, który będzie nas prowadził, przewodnik. Jeżeli takiego nazwiska nie ma, nie ma podanej osoby, to już jest powód do zastanowienia. Generalnie, jeżeli jeździmy gdzieś do dalekich krajów, to nie widzimy kraju takiego, jaki on jest naprawdę, tylko widzimy to, co nam wytworzył przemysł turystyczny, to, co miejscowi sobie wyobrażają, że my sobie wyobrażamy i że chcemy oglądać. Czy to nie jest prawdziwe? Czy mniej prawdziwy jest Bangkok w dzielnicy turystycznej niż jakaś wioska, do której trzeba tydzień jechać na ośle? Nie wiem. To jest po prostu inne. No, ci ludzie żyją tak, jak chcą żyć i kreują świat pod nasze potrzeby. Tylko warto, żebyśmy o tym wiedzieli, warto, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Przewodniki, ten najpopularniejszy, Lonely Planet szczególnie, przewodniki nie tylko opisują świat, ale również go kreują. Jeżeli jakieś miejsce znajdzie się w Lonely Planet, to momentalnie się zmienia się bardzo szybko, robi się popularne. I znowu, no, czy przez to przestaje być autentyczne? Robi się inne, tak? Tutaj na te pytania nie ma prostej odpowiedzi, ale zawsze warto zdawać sobie z tego sprawę i myśleć krytycznie o tych miejscach, myśleć też krytycznie o tym, co nam się mówi, co się pisze, weryfikować źródła chociażby. No to wymaga wysiłku niestety, ale jest tego warte, bo potem wracamy z jakąś autentyczną wiedzą na temat danego kraju.
Przemysł turystyczny jest dzisiaj jednym z największych na świecie i będzie jeszcze większy. Te kraje się będą jeszcze bardziej zmieniać. Jeżeli przyjeżdżamy do jakiegoś kraju, zostawiamy po sobie ślad kulturowy. Każda jedna wizyta powoduje jakąś drobną zmianę w ekosystemie i ekologicznym, i społecznym i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Natomiast niekoniecznie krytykować to, że poruszamy się w masie turystów, no bo przecież sami dobrowolnie do tej masy należymy. Warto być świadomym podróżnikiem, warto weryfikować, gdzie na przykład śpimy. Czy pieniądze, które zostawiamy, lądują w sieci międzynarodowych korporacji, w hotelach Hilton, nie wiem, jakimkolwiek innym, czy może trafiają do lokalnej społeczności. To też jest do sprawdzenia jak najbardziej i warto weryfikować. Warto włożyć odrobinkę wysiłku w to, żeby może ta nasza podróż troszeczkę mniej szkodziła albo może troszeczkę bardziej pomagała. Ślad ekologiczny to jest chociażby podróż samolotem. Wiadomo, że to potwornie zanieczyszcza środowisko. Samoloty są bardzo nieekologicznym środkiem podróży, no ale nikt łącznie ze mną z nich nie zrezygnuje. Ale już jeżeli przylecimy, dajmy na to Tajlandii, tak, to może warto zamiast podróżować samolotami między jednym miastem a drugim, może warto zdecydować się na kilkunastogodzinną podróż pociągiem. W ten sposób i więcej kraju zobaczymy i może kogoś poznamy i będzie na pewno bardziej ekologiczne. Podsumowując, podróże nas nie wykształcą, my sami możemy się wykształcić przez podróże. Warto jeździć, na pewno będzie to wzbogacające, każda podróż będzie wzbogacająca, ale wtedy, kiedy włożymy troszeczkę wysiłku w nią. No niestety, mamy takie czasy, że we wszystko trzeba wkładać wysiłek i nic nie przychodzi łatwo. Generalnie pamiętajmy o tym, że zawsze za sloganami, z takim prostym myśleniem kryje się wiele pułapek. Pierwszym krokiem do uniknięcia tych pułapek jest zdanie sobie z nich sprawy. I mam nadzieję, że dzisiaj ten pierwszy krok właśnie uczyniliśmy. Dziękuję bardzo.